Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię najczęściej powtarzanego mitu dotyczącego perfum. A mianowicie chodzi o często powtarzaną nieprawdę, że testery są lepsze od produktów. I na pewno, tak jak i ja, słyszeliście już coś takiego od kogoś. Ja nawet sam w to wierzyłem, no bo czemu miałbym nie wierzyć, skoro nie znałem się wtedy na perfumach, a wszyscy dookoła to powtarzali. Oczywiście testery perfum wbrew powszechnej opinii nie są trwalsze, mocniejsze czy też lepsze. Ich zawartość jest dokładnie taka sama jak produktów do sprzedaży. Skąd zatem wziął się ten popularny mit? Postaram się to pokrótce wyjaśnić. Ludzie są skłonni do wymyślania, powtarzania i wierzenia w przeróżne teorie spiskowe. Dlatego tak łatwo jest nam uwierzyć w to, że producenci oszukują nas poprzez podstawianie flakonów testerowych z lepszą zawartością, aby nakłonić nas do zakupu takich perfum. Logiczne, prawda? No ale na szczęście dla nas, klientów, taka praktyka nie ma prawa mieć miejsca. Jest to nielegalne. Prawdą natomiast jest, że zakupione przez nas perfumy mogą odbiegać trwałością, jak i zapachem od tego, który dane było nam poznać w perfumerii, dzięki testerowi. A powodem takiego zjawiska jest reformulacja, czyli w skrócie zmiana składu perfum. No i największa zmora wszystkich perfumomaniaków. Polega ona na tym, że producent zmienia recepturę danego zapachu, na przykład zamieniając składniki na tańsze, syntetyczne, usuwając niektóre składniki lub zmieniając ich ilość. No i to niestety jest już legalne. Dlatego tester, który stoi na półce w perfumerii, może być jeszcze zapachem sprzed reformulacji, no bo gdzieś tam zalegał na zapleczu od dawna i postanowiono go w końcu użyć, a produkt, który kupiliśmy, to świeżutki nowy wypust tuż po tej nieszczęsnej reformulacji. Przykład takiej reformulacji możecie zobaczyć na jednym z moich filmów, gdzie mówię o starszym wypuście CH-mana i nowych wypustach. Tam też dokładnie pokazuję, jak zmieniał się wygląd flakonu podczas każdej reformulacji. Ale wygląd flakonu nie zawsze się zmienia, więc na tym nie można bazować, a czasem jest to drobna zmiana, na przykład zmiana korka drewnianego na plastikowy. Tak właśnie producenci tną koszty. Tak więc wydaje mi się, że to właśnie nieświadomość użytkowników tego, czym jest reformulacja, przyczyniła się w największym stopniu do rozprzestrzenienia się tego mitu o testerach. Powiem jeszcze może, czym różnią się testery od produktów, jeżeli nie zapachem. Różnią się zwykle tym, że nie posiadają korka. W przypadku tego Kenzo to nie ma znaczenia, bo tutaj korka i tak nie ma, ale tak to zazwyczaj korka nie posiadają. Są też oznaczone naklejkami, że jest to tester na flakonie albo na spodzie flakonu. No i posiadają pudełeczka zastępcze. Białe lub takie szare pudełeczko, a nie takie ładne, kolorowe, które widujemy w perfumerii. Tak więc powiem Wam to ja i powie Wam to każda osoba zajmująca się perfumami, która przerobiła już całą masę zapachów, że testery w niczym nie różnią się od produktów, jeżeli chodzi o zawartość. Naprawdę czasem bym chciał, żeby ten Kenzo był mocniejszy, trwalszy, żeby lepiej pachniał, no ale tak nie jest. Tak więc mit zostaje obalony. Dzięki za uwagę, no i do zobaczenia. Cześć.